Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj chciałabym omówić temat bezpieczeństwa w stajni. Myślę, że jest on bardzo ważny i powinien być szerzej i głośniej poruszany w internecie. Konie to zwierzęta uciekające i czasami potrafią być bardzo impulsywne. Myślę, że każdy powinien wiedzieć, że powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo nie tylko podczas jazdy, ale również podczas samych wizyt w stajni. W końcu konie są tam prawie wszędzie, czasami nawet chodzą luzem, co może generować różne niebezpieczne sytuacje związane z człowiekiem. Jakich zasad przestrzegać, aby nie wylądować przypadkiem w szpitalu podczas niewinnej wizyty w stajni? Dzisiaj postaram się ten kodeks omówić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe rady oprócz tych moich, to koniecznie piszcie je w komentarzu. Na pewno komuś pomożemy. A ja tymczasem przechodzę do omawiania tych zasad. Po pierwsze, zasada ograniczonego zaufania. Nawet najbardziej znany nam koń może zachować się w sposób nieprzewidywalny i niebezpieczny. Dlatego warto do każdego rumaka mieć jakiś chociaż mały kredyt zaufania. Nie chodzi o to, abyśmy teraz przy koniach chodzili jak na szpilkach, a bardziej o to, żebyśmy je uważnie obserwowali i nie prowokowali żadnych sytuacji zagrożenia. Szczególnie powinniśmy uważać przy koniach nam nieznanych, ponieważ nie wiemy, czy nie wykazują żadnych agresywnych i niebezpiecznych zachowań. Po drugie, odpowiedni strój. Najbardziej narażone są nasze stopy, które mogą zostać przypadkowo nadepnięte. Dlatego nie powinno się zakładać do stajni sandałów, japonek i tym podobnego odkrytego obuwia, bo może się to skończyć miazgą naszych stóp. Lepiej wybrać buty sportowe, a najlepiej po prostu te z twardym czubkiem, na przykład jakieś trapery czy sztyblety. A na jazdę oczywiście kask. Po trzecie, uważaj na palce. Przede wszystkim musimy unikać podawania smakołyków obcym nam koniom. Nadal jednak istnieje możliwość ugryzienia nas przez własnego konia lub takiego konia, którego dobrze znamy. Dlatego należy zwracać uwagę na sposób podawania smaczków. Róbmy to na płaskiej dłoni ze złączonymi palcami. Po czwarte, informuj konia. Może brzmi to trochę enigmatycznie, ale chodzi o to, aby informować konia o naszym położeniu, żeby nie traktował on nas jako zagrożenie i nie reagował na przykład kopnięciem. Najlepiej używać do tego głosu lub delikatnego dotyku. Przykładowo, kiedy chcemy wejść do boksu, a koń jest odwrócony zadem do drzwi, należy uprzedzić go głosem, że będziemy otwierać drzwi i będziemy się znajdować w jego martwej strefie widzenia. Tym sposobem znacznie zmniejszymy ryzyko przestraszenia się konia. Po piąte, używaj sprzętu z głową. Nie owijaj uwiązu wokół ręki, nie zostawiaj ląży na ziemi i nie przywiązuj sobie nogi do popręgu. Tak, serio, w niektórych szkółkach się to robi, żeby zapobiegać latającej łydce. Takie zachowania mogą być naprawdę niebezpieczne, szczególnie kiedy koń się spłoszy i działa z ogromną siłą. Po szóste, nie biegaj i nie hałasuj. Jedna sprawa to to, że możesz tym narazić na niebezpieczeństwo innych jeźdźców, a druga to to, że możesz się znaleźć zbyt blisko spłoszonego takim zachowaniem konia i zostać na przykład staranowanym lub kopniętym. Takie doznanie nie jest na zbyt przyjemne, więc polecam w stajni zachowywać się możliwie przewidywalnie i spokojnie. Po siódme, uważaj na pastwisku. Często zdarza się tak, że musimy iść po naszego konia na pastwisko i napotykamy tam również jego towarzyszy. Niestety padokowe bójki zdarzają się nawet między najlepszymi końskimi przyjaciółmi, dlatego musimy mieć oczy szeroko otwarte, aby nie znaleźć się w ich centrum. A jeśli już to się stanie, to na pewno nie próbuj na siłę rozdzielać kłócących się koni. Lepiej znajdź jak najszybszą i najmniej niebezpieczną drogę ucieczki z tej sytuacji. Wiadomo, stajnia to nie jest żadne piekło, w którym trzeba uważać na każdym kroku, jednak są sytuacje, w których trzeba zwiększyć naszą czujność oraz ostrożność. Na pewno nie wyjdzie nam to na złe, a możemy tym sposobem uniknąć sytuacji zagrożenia naszego zdrowia lub życia. A myślę, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy. No dobrze, to chyba by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był ciekawy i pomocny. I ja zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta. I się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!